Hejka kochani, witam wszystkich na drugim Q&A na tym kanale. Tak, wiem, że jest październik, a miało ono być na końcu sierpnia, ale niestety szkoła i po prostu nie było czasu. Aha, i nie będę wam tutaj dawać screenów z tych pytań, bo część screenów niestety zgubiłam, wybaczcie. A tego filmu, przy którym były pytania, już dawno na YouTubie nie ma. Dobra, nie przedłużajmy, zaczynamy! Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Trudne pytanie. Na pewno nie są to rzeczy materialne. Ogólnie uważam, że w życiu tak naprawdę liczą się relacje z ludźmi. Wiadomo, pieniądze są ważne i wiadomo, że ważne jest, żeby mieć dobrą pracę, żeby ci się powodziło, ale co z tego, że będziesz mieć dużo hajsu i w ogóle, jak nie będziesz mieć relacji z ludźmi? Ważne jest, żeby mieć rodzinę, przyjaciół i po prostu kogoś, dla kogo jesteś ważny. Planujesz przyszłość, czy żyjesz chwilą? Czasem tak, jednak wydaje mi się, że częściej żyję chwilą. Kocham spontan, kocham robić różne rzeczy na spontanie, bez celu czasem nawet. Czego najbardziej nie lubisz w ludziach? Bardzo nie lubię fałszywości. Nienawidzę, kiedy ludzie są fałszywi. Ja oczekuję od ludzi, że oni mi powiedzą wprost, co o mnie myślą, a nie, że będą udawać miłych i że mnie lubią, a za plecami mnie obgadywać. Nie lubię czegoś takiego, ja sobie bardzo cenię szczerość. Miasto czy wieś? Rok temu powiedziałabym zdecydowanie miasto, bo tam się dużo dzieje, bo tam jest co robić, bo tam jest życie. Teraz powiem, że to są tak dwie zupełnie różne rzeczy, życie na wsi, życie w mieście. Ja nie wiem, ja nie potrafię wybrać. Ja marzę o tym, żeby w przyszłości, kiedy już się ustatkuję, będę dorosła, będę mieć rodzinę, żeby mieć mieszkanie w centrum jakiegoś dużego miasta i mały domek na wsi, na jakimś totalnym zadupiu, nad jeziorem, koło lasu, gdzie będą łąki, gdzie nie będzie ludzi, cisza i natura. Co najbardziej cenisz w przyjaciołach? Najbardziej to nie wiem, ale na pewno, jak mówiłam wcześniej, cenię szczerość, lojalność, to kiedy możesz zaufać swoim przyjaciołom, kiedy wiesz, że zawsze będą po twojej stronie, że cię nie zdradzą, że cię nie zostawią, że zawsze możesz na nich liczyć. Co można robić w wolnym czasie na wsi, kiedy wszyscy znajomi są daleko? Można się położyć na kocu na łące na przykład. Czego najbardziej nie lubisz w Polsce? Ogólnie to ja dosyć lubię nasz kraj. Podoba mi się na przykład bardzo klimat, jaki jest w Polsce. Ja bym nie chciała żyć w ciepłych krajach, zdecydowanie bym nie chciała. Pogoda w Polsce dla mnie jest po prostu idealna. Na polityce się nie znam kompletnie, więc na ten temat się wypowiadała nie będę. Nie lubię tego, że w Polsce jest wiele ludzi, którzy są nietolerancyjni, nie są otwarci na nowe rzeczy, na inne rzeczy. Ogólnie w Polsce ludzie strasznie krytykują innych. No nie podoba mi się to. W przyszłości planujesz zostać w Polsce czy wyjechać za granicę? Powiem wam, że jeszcze tego nie planuję, bo ja nie wiem. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jaki etap w twoim życiu najlepiej wspominasz? Zdecydowanie jest to okres liceum, pierwszej klasy liceum. Chodzę do liceum już ponad rok, mamy październik, chodzę do drugiej klasy. I ta pierwsza klasa, ten rok, to był chyba najlepszy rok w moim życiu. Tyle się po prostu wydarzyło niesamowitych rzeczy. Ile będziesz mieć przedmiotów w szkole w tym roku? Właściwie ile mam przedmiotów, bo już jest październik, okej. Chyba 8, o ile dobrze policzyłam. Tak, bo to druga klasa szkoły średniej. Odpadły mi wszystkie takie niepotrzebne przedmioty w stylu biologia, chemia, fizyka, geografia. I zostały mi tylko te, których sama chcę się uczyć i które sama chcę pisać na maturze. Czy lubisz szkołę i czy za nią tęskniłaś na wakacjach? Mam dosyć mieszane uczucia co do szkoły, bo z jednej strony ja naprawdę uwielbiam moją szkołę. Moja szkoła jest super. Ludzie są super, to przede wszystkim. Trochę tęskniłam, przede wszystkim za ludźmi. Ale z drugiej strony ja po prostu mam już tak dość tej nauki. Jest październik i ja mam już tak dosyć nauki po prostu, że to jest jakaś masakra. Masakra. Przytłacza cię samodzielne podróżowanie do szkoły? Miałaś z tym kiedyś problem? Jak chodziłam do podstawówki, do gimnazjum, to miałam do szkoły jakiś kilometr na nogach i strasznie mi się nie chciało chodzić. A teraz na przystanek. Czasem denerwuje mnie to, że muszę dojeżdżać autobusem i tracić tyle czasu w tym autobusie. Ale ogólnie nie narzekam, jest spoko. Czy jesteś wierząca? Tak, jestem chrześcijanką i nie mam jakiegoś dużego problemu z tym, żeby się do tego przyznawać. Ulubione zwierzę? Kot, zdecydowanie kot. Ja kocham koty. Po prostu koty to jest moja wielka miłość. I uwaga, uwaga, największa ironia świata, największy ból na świecie. Mam alergię na sierść kota. Całkiem mocną i nie mogę mieć kota po prostu. Masz dobrą samoocenę? Ogólnie nie jest najgorsza. Wydaje mi się, że jest jednak trochę lekko zaniżona, ale nie jest najgorsza. Kiedyś była zdecydowanie gorsza, teraz jest już tak
Okej, w miarę. Jesteś fit? O nie, zdecydowanie nie, ja nie należę do tych ludzi. Kiedyś próbowałam, ale mi się takie rzeczy za szybko nudzą. Czy uważasz się za osobę odważną? Ogólnie tak, raczej tak. Może nie jakoś bardzo, ale nie tylko ja tak uważam. Czasem ludzie też mi mówią, że wow, ale jesteś odważna. Jesteś optymistką, pesymistką, realistką czy marzycielką? Najczęściej jestem realistką. Jakie są twoje ulubione kolorki? Tak, oprócz czarnego, białego i szarego, to ostatnio strasznie uwielbiam czerwony. I ostatnio ogólnie bardzo lubię żywe kolory, chociaż pastelowe też są piękne, jak widzicie tutaj. Sama nie wiem, czerwony z włoski. Nie mam ulubionego koloru. Czego w sobie nie lubisz? Czasem mogłabym być milsza i trochę mniej uparta. Oglądasz jakieś seriale? Jak tak, to jakie mogłabyś polecić? Polecę wam trzy zupełnie różne seriale. Pierwszy, Gra o Tron, po prostu moja miłość forever and ever. To jest serial fantastyczny. Myślę, że każdy go kojarzy, bo jest bardzo popularny. To jest serial, który wywołuje w człowieku tak niesamowite emocje, wrażenia, odczucia. Oglądasz ten serial i takie co? Takie wielkie what the fuck. Ten serial jest po prostu tak świetny, ale tam się bardzo dużo dzieje, tam jest bardzo dużo. Ten serial jest fajny, bo nie jest wyidealizowany. Tam jest mnóstwo tragedii, tam wszyscy umierają, serio, wszyscy umierają. Oprócz tego jest świetnie wyreżyserowany, świetnie dobrani aktorzy. Po prostu wszystko ze strony technicznej jest w nim perfekcyjne. Dla mnie ten serial jest po prostu idealny. Drugi serial, który wam polecę, jest to Sherlock. Jak się domyślacie, jest to serial taki trochę kryminalny, no bo Sherlocka Holmesa chyba każdy kojarzy. Pod względem technicznym też jest ten serial po prostu genialny. Fabuła jest świetna, postacie są po prostu tak niesamowite. Każda postać jest tak barwna, ma jakieś charakterystyczne swoje cechy. Ten serial też naprawdę wiele emocji dostarcza. Nie mogę porównywać go z Grą o Tron, bo to są dwa zupełnie inne seriale, ale też go kocham. I trzeci serial jest to serial komediowy. Jak poznałem waszą matkę? O ile ja nie przepadam za komediami. To ten serial, to jest po prostu taki sztos. Ja po prostu tak uwielbiam ten serial. Jak chcecie się pośmiać, to oglądajcie. Oglądajcie wszystkie sezony, jest ich dużo dosyć. Ten serial jest po prostu świetny. Mega, mega śmieszny. Fajnych masz ludzi w klasie? Fajnych mam ludzi w klasie. Pozdrawiam wszystkich. Lubisz anime? Obejrzałaś kiedyś jakieś anime? Ogólnie raczej nie oglądam takiego typu kreskówek. Jak byłam mała, to oglądałam Pokémony. Rysujesz coś? Ogólnie to rzadko. Bo zwykle mi się po prostu nie chce i mi szkoda czasu na rysowanie. Ale lubię. Masz jakieś rady dla przyszłych licealistów związane z nauką, nowymi ludźmi i nauczycielami? Tak, nagrałam kiedyś o tym osobny filmik i możecie go znaleźć tutaj. Na jakim jesteś profilu w liceum? Polecasz go? Jestem na humanie. O tym również nagrałam osobny filmik i o to już dawno w sumie było, który znajdziecie o tutaj. Ile masz wzrostu? Uwaga, uwaga, mam 1,53 m. Jestem naprawdę bardzo niska. Jaki jest twój ulubiony gatunek muzyczny i wykonawca? Ogólnie nie ograniczam się, słucham wszystkiego po trochu, a najbardziej lubię rocka, alternatywę, coś w ten deseń. Ulubiony wykonawca 30 Seconds to Mars. Niedawno wstawiłam filmik, w którym opowiadam o ostatnim koncercie. Zapraszam do oglądania. A więc to by było na tyle pytań. Oczywiście było ich o wiele, wiele więcej, ale wybrałam tylko te najlepsze. Także zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów, do łapkowania, komentowania i suby też możecie dawać. I do widzenia. Ciągnie.